Szanowni Państwo, niektóre kraje tzw. starej Unii Europejskiej postanowiły w mojej ocenie niecałkowicie uczciwy sposób uzyskać przewagę biznesową nad polskimi przedsiębiorcami, w tym także nad polskimi przedsiębiorcami branży transportowej. Czynią to poprzez nowelizację dyrektywy 96/71 wspólnoty europejskiej, czyli podstawowego aktu prawnego, na podstawie którego polski przedsiębiorca delegujący pracownika na przykład kierowcę do innego kraju Unii Europejskiej, np. do Francji, jest zobowiązany aktualnie wypłacić przed temu kierowcy co najmniej płacę minimalną francuską. Nowelizacja proszę państwa zmierza w takim kierunku, aby zastąpić obowiązek wypłaty płacy minimalnej w wynagrodzeniem, nieoficjalnie mówi się, że wynagrodzeniem przeciętnym obowiązującym w danym kraju, to samo w sobie musi być niepokojące i, proszę Państwa, musi budzić sprzeciw, ponieważ trudno zaakceptować sytuację, w której polski przedsiębiorca miałby obowiązek wypłacić co najmniej płacę przeciętną we Francji, gdy tymczasem francuski przedsiębiorca mógłby wypłacić płacę co najmniej minimalną. W mojej ocenie narusza to jakieś elementarne zasady konkurencyjności. I nie musimy, proszę Państwa, się na to zgadzać. Rzecz tylko w tym, że oczywiście ogromną rolę tutaj ma do odegrania polski rząd, polski Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na to większego wpływu, tak obiektywnie mówiąc, nie mamy. Ogromną rolę, proszę Państwa, również możemy spełnić sami. Jako przedsiębiorcy, jako eksperci prawa pracy, eksperci unijnego prawa ubezpieczeń społecznych, proszę Państwa, możemy przeciwdziałać, możemy się bronić na bardzo różne sposoby przed takim nie w pełni etycznym zachowaniem niektórych krajów tzw. Starej Unii Europejskiej. I proszę Państwa, właśnie dlatego, właśnie dlatego, że dostrzegam potrzebę obrony naszych interesów, naszych przedsiębiorców, interesów naszych interesów trzeba powiedzieć narodowych. To postanowiłem przygotować dla państwa i przeprowadzić wykład z bardzo nietypowego zakresu, w ramach którego wskażę przynajmniej kilkadziesiąt różnych obszarów na podstawie których możemy uzyskać my polscy przedsiębiorcy, polscy przewoźnicy mogą uzyskać przewagę biznesową nad przedsiębiorcami z krajów dawnej i starej Unii Europejskiej. No nie jest tak, że musimy się, proszę Państwa, przyglądać tylko, jak inni nad naszymi głowami podejmują decyzje. Absolutnie możemy, proszę Państwa, i zachęcam do tego, żeby podejmować takie działania i wdrażać takie procedury, które pozwalają nam być jeszcze bardziej konkurencyjnym na europejskim rynku transportowym, jeszcze lepiej przystosowanym, jeszcze bardziej elastycznym. I w, należy podejmować takie działania w takich obszarach, na które Unia Europejska tak naprawdę wpływu nie ma. I z tego właśnie zakresu, proszę Państwa, przeprowadzę, jak już wspomniałem, wykład, najbliższy wykład w Warszawie, w którym wskaże 33 absolutnie, można powiedzieć, wyjątkowe, unikalne informacje w zakresu prawa pracy, czasu pracy kierowców elementów ekonomii i rentowności przedsiębiorstw transportowych, elementów prawa spółek handlowych, z wielu takich, proszę Państwa, obszarów, które pozwolą Państwu w sposób praktyczny, legalny i bardzo uczciwy, jednocześnie, co jest podstawą w naszych wykładów, Uzyskać przewagę nad konkurencją. To jest tak naturalnie, że Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Belgowie, Duńczycy będą, proszę Państwa, bronić własnych interesów i będą podejmowali wszelkie działania, aby z powrotem, w, przepraszam, za kolokwializm, ale ściągnąć własne przedsiębiorstwa, które aktualnie mają siedzibę w Polsce na teren własnych krajów, ponieważ na dłuższą metę dla tych krajów jest trudne do zaakceptowania, e, trudne do zaakceptowania fakt, że podatki, ich przedsiębiorstwa płacą podatki w Polsce, że zatrudniają Polaków, nie y, własnych y, obywateli, że, proszę Państwa, składki społeczne odprowadzają w Polsce, a nie w, we własnych krajach. W związku z powyższym, należy, proszę Państwa, przystosować się i zaakceptować fakt, że będzie brak akceptacji po stronie krajów starej Unii Europejskiej do. Y, w, y, dominacji można powiedzieć polskiego transportu na rynku europejskim. Ale tym bardziej proszę państwa zachęcam do wdrożenia kolejnych pakietów bardzo korzystnych, nowoczesnych, nowatorskich, innowacyjnych e, biznesowo e, korzystnych dla przedsiębiorstw transportowych e, rozwiązań prawnych, prawnoekonomicznych, takich, które pozwolą państwu jeszcze lepiej konkurować na europejskim rynku transportowym. Proszę Państwa, naprawdę jest, jest taki obszar, w którym, na którym mamy wpływ. Możemy bez udziału rządu, bez udziału polityków starej Unii Europejskiej, możemy jeszcze lepiej zmodyfikować własne przedsiębiorstwa. Z tego obszaru, tak jak już wspomniałem, prowadzę dla Państwa wykłady, cykliczne wykłady w bardzo wielu panelach. Proszę Państwa, w panelu dotyczącym okresu prowadzenia przerw i odpoczynków kierowców wskazuję Państwu 12 absolutnie niszowych informacji wytycznych Komisji Europejskiej, wyjaśnień Komisji Europejskiej, które proszę Państwa dają państwu przewagę legalną, przewagę w legalny sposób przewagę nad innymi przedsiębiorstwami z Unii Europejskiej. W panelu, proszę państwa, dotyczącym prawa pracy, krajowego prawa pracy wskazuje 49 bardzo konkretnych, precyzyjnych, dosłownie do zastosowania pod klucz rozwiązań które obniżają Państwu koszty w panelu, tym takim ekonomicznym wskazuje na alternatywne formy zatrudnienia. Z jednej strony bardzo korzystne dla kierowców, z drugiej strony, proszę Państwa, bardzo korzystne ekonomicznie dla przedsiębiorstw transportowych. No my nie mamy za bardzo wyjścia, tak uczciwie mówiąc. Skoro stara Unia Europejska stara się nam zwiększyć koszty, zwłaszcza zwiększyć te koszty brutto, to proszę Państwa i netto zresztą i brutto, to w takim razie... Mamy prawo się bronić, mamy prawo, proszę Państwa, wdrażać procedury, które są korzystne zarówno dla kierowców, jak jednocześnie bardzo korzystne dla przedsiębiorców. W, proszę Państwa, w kolejnym panelu dotyczącym prawa spółek handlowych zaprezentuję Państwu taki pakiet informacji, który pozwoli jeszcze lepiej zabezpieczyć własne przedsiębiorstwa przed ewentualnymi roszczeniami. I to wcale nie mam na myśli tylko tych roszczeń, proszę Państwa, ewentualnie roszczeń kierowców, a, a raczej nawet bardziej przed roszczeniami organów kontrolnych zagranicznych, które... W, na podstawie przepisów prawa pracy, europejskiego prawa pracy i europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych mogą wymierzać drakońskie sankcje po 500 tysięcy euro na przedsiębiorcę w związku z powyższym za nieprzestrzeganie przepisów, np. dotyczących wypłaty płacy minimalnej, a w przyszłości, jak wynika z projektu nowelizacji dyrektywy 96-71, także proszę Państwa, niewypłacania płacy wynagrodzenia, być może przeciętnego. W związku z powyższym mamy moralne prawo do obrony, mamy moralne proszę Państwa prawo do wdrażania takich rozwiązań, przyjmowania takich rozwiązań konstrukcji prawnych, które są bezpieczne, legalne, ale jednocześnie pozwalają przeciwdziałać temu, przepraszam za określenie, takiemu szaleństwu tej starej Unii Europejskiej. To problem starej Unii Europejskiej, która sama wpędziła się w kłopoty, w kłopoty finansowe przez niezbyt rozsądną i mądrą być może politykę, ale to jest ich problem, my mamy prawo do tworzenia konstrukcji, które są bezpieczne, które są, proszę Państwa, legalne, ale jednocześnie zabezpieczają interes polskich przedsiębiorców. I proszę Państwa, bo interes polskich przedsiębiorców to interes polskiej gospodarki. Proszę Państwa, interes polskiej gospodarki to interes polski. I dlatego działając w interesie naszym, narodowym, polskim, mamy prawo do wdrażania rozwiązań i konstrukcji dla nas bezpiecznych, dla nas korzystnych. Proszę Państwa, w ostatniej części, w ostatnim panelu w mojego wykładu będę oczywiście poruszał kwestię krepu Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, czyli tego systemu, który został stworzony na mocy rozporządzenia 1071 z 2009 roku Wspólnoty Europejskiej. Po co? I przez kogo? Przez znowu w kraje starej Unii Europejskiej. Po co? Po to, żeby mieć kontrolę, żeby mieć na uwięzi, jak się to mówi, proszę Państwa, czasami na postronku te kraje, w których transport drogowy się dobrze rozwija, czyli takie kraje jak na przykład Polska. Przez ten system włączony do elektronicznego systemu europejskiego, polscy przedsiębiorcy będą jak na widelcu dostępni dla wszystkich organów kontrolnych. Proszę Państwa, nie, na to akurat nie mamy wpływu, czy będziemy dostępni, czy będziemy e, widoczni, ale oczywiście, że mamy ogromny wpływ na to. Czy będziemy umieli przeciwdziałać potencjalnym, tak zwanym poważnym, bardzo poważnym i najpoważniejszym naruszeniom, w, czy będziemy umieli się dostosować do tego, aby wyeliminować te tak zwane najpoważniejsze naruszenia? I o tym, proszę Państwa, będę bardzo dokładnie mówił podczas najbliższego wykładu, między innymi w Warszawie, a później, proszę Państwa, w Poznaniu, a następnie w Gdańsku. Do czego Państwa zachęcam, oczywiście podzielę się z Państwem unikalną wiedzą z, wprost z Parlamentu Europejskiego w zakresie przeciwdziałania niektórym najpoważniejszym naruszeniom wiedzą, która, którą otrzymałem bezpośrednio z komisji petycji Parlamentu Europejskiego, bardzo, bardzo korzystną dla polskich przedsiębiorców, która również pozwoli nam uzyskać pewnego rodzaju przewagę w konkurencyjności na rynku europejskiego, na europejskim rynku transportu. Proszę państwa, pamiętajmy, że chronimy polski transport, ponieważ chronienie interesów polskiego transportu to jest Ochrona interesów polskiej gospodarki. Ochrona interesów polskiej gospodarki. To jest ochrona polskiego państwa i interesu polskiego państwa. Zachęcam do udziału w moich wykładach. Zapraszam serdecznie. Dziękuję państwu bardzo. Do zobaczenia na wykładach.